Witam wszystkich w trzecim tygodniu Adwentu. Dziś niedziela radości. Choć chrześcijanin to z natury człowiek radosny, dziś radujemy się jeszcze bardziej. Jak słyszymy w drugim czytaniu wyjętym z listu świętego Jakuba Apostoła, przyjście Pana jest blisko. I mimo, że czas aktualnie jest trudny dla każdego i nie mamy wielu powodów do radości w naszej codzienności, to powinniśmy się starać tę radość odnajdywać. Świadomość przyjścia Boga do człowieka powinna wywoływać radość w naszych sercach, a co dopiero samo doświadczenie tego przyjścia. Słowo Boże zachęca nas dzisiaj do tego, żebyśmy byli cierpliwi i umacniali nasze serca. A to możemy osiągnąć dzięki modlitwie i Eucharystii. Wtedy też mamy siłę, by nie wątpić i się nie zniechęcać, gdy nie widzimy albo nie doświadczamy znaków Bożej interwencji w naszym życiu. Mamy siłę, żeby nie wątpić i się nie zniechęcać, gdy słyszymy jakieś negatywne komentarze na temat naszej wiary czy naszych praktyk religijnych. A w dzisiejszych czasach doskonale wiemy, że jest tego mnóstwo. W telewizji, w prasie, w środowiskach, w których przebywamy. Często się młodzi ludzie z nas naśmiewają, że chodzimy do kościoła, że się modlimy, ale dzięki modlitwie i Eucharystii z ufnością oczekujemy na przyjście Pana, który przyjdzie na końcu czasów i przyniesie nam światło. I to jest nasza radość. Spotkanie z Bogiem. Z Bogiem kochającym, przebaczającym, uzdrawiającym. To od nas zależy, jak bliskie będzie to przyjście. Każdemu, i małemu, i dużemu, życzę gotowości i otwartości na spotkanie z Panem. Szczęść Boże! Stanisław, święty patron, przyjaciel wszystkich młodych. Choć nie miał Face'a, Insta, followało go wielu. Do nieba chciał się dostać, kimś wielkim w życiu zostać. My chcemy być jak on, wciskamy przycisk, hoi o. Zaczynałeś, modlitwą dzień kończyłeś. Kochałeś wszystkich ludzi, bo Bogu wierzyłeś.